fajna przygoda, tak osobiście. Myślę, że bardzo ciekawa forma pomocy mimo wszystko. Cały ten projekt, który tam trwa już trzeci rok. Myślę, że w bardzo dobry sposób pomyślany, nieźle zorganizowany. Właściwie po drodze nie było jakichś takich problemów, nie wiem, z zakwaterowaniem, z jakimiś takimi rzeczami, które tam przeszkadzały nam w trakcie pobytu w poszczególnych tych miastach czy gminach. Super widoki, naprawdę. Jeśli chodzi o pogodę, to właściwie dwa dni były takie nieciekawe, czyli pierwszy etap chyba ostatni, czy przedostatni, czy tam jechaliśmy troszkę w deszczu. Szczególnie pierwszy etap był taki dość ciężki, bo bardzo niezwykle brakło 13 stopni góry i właściwie 80% trasy w deszczu. A tak poza tym to słońce i naprawdę bardzo fajne trasy rowerowe, które zdaniem kolegów, którzy jechali już tam po raz trzeci nawet do byli tacy, bardzo się rozrastają w poszczególnych miejscowościach.